Witam serdecznie, zapraszamy na nową rozgrywkę w League of Legends. Tak, gramy dzisiaj trochę delikatnie rankeda, zobaczymy co z tego wyjdzie. Obecnie jestem w srebrze, natomiast zobaczymy czy uda nam się wbić golda w tej połowie tego sezonu. Tak wygląda matchup. Czekamy teraz na Udyra. Albo się nie doczekamy. Tutaj trochę widzę, że próbują coś zrobić. Nie wiem, czy z tego coś wyjdzie. Może Yasuo? O, z flashem będzie first kill? Nie będzie. No cóż. O, mamy to. Bardzo ładnie. Tutaj widzę, że jest od razu invade na blue. I sobie pójdziemy już na linię. Tych, którzy pierwszy raz są na moim kanale, to jest pierwsza nagrywka z głosem, więc nie oczekujmy zbyt wiele. Dopiero zaczynam, jeżeli chodzi o takie coś. Natomiast jeżeli jesteście już do tej chwili, zapraszam i już za niedługo będziemy nie tylko grali w ligę, bo to celowo chciałbym na tym kanale nie tylko grać w tego typu gry. Ale mamy pierwszego killa. Co prawda myślałem, że nasz kolega Jean to zdobędzie, ale cóż. Ignite zrobił swoje. Będziemy się tu starali trochę poddenerwować przeciwnika. Więc trzeba będzie postawić wardę na rzece. Chociaż widzę, że Jean o tym już nie pomyślał o tym w ogóle. Zobaczymy. Jeżeli chcecie wiedzieć, nominalnie nie gram supportem, natomiast stwierdziłem, że będzie fajnie spróbować czegoś nowego. Słyszę, tutaj starają się dość agresywnie. To z Ignite'em, może uda mi się uciec. Sorry, Jean. Ale to mogło się już skończyć śmiercią dla mnie. Czyń sobie na razie jakoś radzi. O, widzę, że tu z kropelką. Mamy Kaisę, czyli będzie spam wszystkiego. Trzeci level bił? Ciekawe. O. Musimy teraz coś próbować. Chociaż nie sądzę. Trochę dużo minionów. Postraszymy trochę. Kolega widzę dobrze dodżuje, więc powinno być ok. Od razu widzę przyspieszenie. Znając życie, Lux będzie w krzakach. Dość przewidywalna ta gra. Nie uważam się za eksperta, to jest po prostu taka luźna gra. Wiem, że rankedy uważają większość ludzi za nieluźne gry, ale trzeba to wybrać tak trochę pół żartem, pół serio, więc i mamy drugiego killa. O, mamy nawet good job. Coś niesamowitego. To Lux? Gdzieś coś? Chyba nie. Dobra, to się cofniemy.
Powinniśmy mieć na last chapter. Lost chapter. Tutaj tak. Trochę kijowo, że nie mamy na pinka, ale to zaraz się okaże. Nie, nie będzie. Za długi czas. Oj. Tutaj nasz kasadyn już 0-2. Może nie być za dobrze. Jasuo zgarnął? Tak, 3 kile ma już. Może być ciężka gierka. Spróbujemy teraz Gina tu jeszcze popchnąć. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Teraz powinniśmy mieć trochę większą regenerację many przy Lost Chapterze. Zablokowany przez miniony. Za bardzo po kącie. Nie czuł się tu tak za dobrze. O, mamy flesza. Trochę miniony mi tu przeszkadzają, no ale na to już nie będziemy mieć co dużego wpływu. Trochę pod... blisko było. Trochę poddenerwujemy tutaj przeciwników, ale widzę, że Lux tutaj zabiera dużo CS-ów. Kaj się. Jhin i tak trochę traci. No ale Jhin ma wolniejsze autoataki. Będziesz mnie tak obijać, MW? Bardzo ładne Q. Take it. Tutaj pomożemy trochę. Dużo, niedużo, ale zawsze. Blisko, bardzo blisko. Tego złego, co by na dobre nie wyszło, to sobie to zamieniamy szybko. Zcyknięta troszkę. Dopóki nie złożymy maski, no to obrażenia nie będą zbyt wielkie, ale... ale tutaj koleżanka już nie ma za dużo many. Możemy tu coś popracować w tym sensie, w tym kierunku. Dałoby się buty na penetrację, wtedy będziemy mieć trochę więcej obrażeń. Lux będzie miał tutaj przewagę, jeżeli chodzi o ulta. Podenerwujemy trochę. Dobra, mamy plate'a. Trzeba postawić tutaj warda, czy... Kazik tutaj nie przyjdzie. Ale nie widzę, Kazik jest na midzie. Oj, zaczyna się coraz gorzej tam robić. Koledzy się widują strasznie. 2-0 i 5-2. Zaprzyjmy się trochę mocniej na naszej grze.
Ach. Dobra. Weźmy sobie buty na penetrację, weźmiemy sobie to i to już możemy zmienić na to. Kajsa mnie ustrzeliła, dostał. Kolego, nie dawaj się tak obijać. Że Kazik się rozpędza dość mocno. Szybki resecik. I wracamy na linię od razu. Ale coś widzę, że będzie bardzo, bardzo ciężka gra. No tutaj jest już Jin. Krzyczy GG. Kasadin dopiero 9 level, zaczynamy od 11, żeby cokolwiek robił, tak naprawdę. Mamy przewagę smoka, ale regeneracja to tam generalnie dużo nam nie pomoże. Od Lux zaczął się już spam wszystkich umiejętności. Nie przejmujemy się tym, co piszą. Grajmy po prostu swoje. Przynajmniej ja tak uważam. No ale dzień tutaj jest 0-1-2. Wiem, że ja mam 3 kile. No ale... Lux tutaj będzie już spamić cały czas swoimi umiejętnościami. Zobaczymy, co z tego. Może się uda? Udało się. Już mamy flesza. Prędzej pod wieżą. Tak jak myślałem. Trzeba postawić jakiegoś warda. Mieli podgląd na cokolwiek. Pięknie.
No i mamy wyczyszczone wszystko. Także tutaj dalej nie ma co już pchać. Mam nadzieję, że nie będziecie za dużo słyszeć, jeżeli chodzi o dźwięki klikania myszki i klawiatury. Jeżeli nie, to będziemy to poprawiać w następnym filmie. Uczę się dopiero, także zobaczymy tak naprawdę, jak to wszystko wyjdzie w praniu. Obróbki za dużo nie będzie tutaj, jeżeli chodzi o filmy, bo na razie staram się zrobić taką generalnie surówkę, jeżeli chodzi o filmy. Natomiast z czasem będziemy już tutaj trochę bardziej, że tak powiem, zajmować się tymi rzeczami. Próbujemy. Widzę, że tutaj trzeba rzucić ignitem. Przeczyścimy trochę fale. Przynajmniej pomożemy. Cokolwiek. Kajsa tutaj może wlecieć teraz. Na pełnej. Za dużo tu nie było co do powiedzenia. Tak, no. Kazik jest, to spróbujemy zonie zrobić. Uder, cokolwiek. Uder obrażenia ma, także tutaj widzę, że nie ma co dużo do powiedzenia. Z Kazikiem mamy tutaj jedynie taki problem, że on będzie i tak na niewidzce wchodził. Także tutaj za dużego pola manewru nie mamy. Ale możemy próbować. O, widzę, Yasuo się jeszcze pojawił. Ja bym próbował z Yasuo. Do niego jest 700 bounty. Za daleko jestem. O, ale widzę, że tutaj już ugrać za bardzo nie ma co. Będziemy pchali wieżę prawdopodobnie. Maska może... Spierdzielaj ode mnie. Tutaj jeszcze coś uczknęliśmy. Próbują. Postawimy wardę, może ktoś będzie chciał nas obejść. Próbujemy. 18 minuta. Z haczykiem. 4-3. Statystyki w miarę, bo w miarę. Myśmy próbowali... Nas ta fala za bardzo tutaj nie przepchała. To się przed Lux obronimy. Tutaj starczą możemy trochę pochodzić i przytrzymać. Jin tu już zresztą powinien się zająć. Jin z Milforsem. Możemy trochę jeszcze podenerwować Lux. Czy za dużo tu zrobimy? Jakby tylko złapał ją na W. Widzę, że Kajsa tutaj by chciała wejść już na pełnej. Może W próbuje, co ona w ogóle buduje? Aha, idziemy pod atak damage Tombera. Wejdzie, nie wejdzie, raczej nie wejdzie. Nie ma co ryzykować w sumie. Musimy raczej się opierać. Co ten Uder tam odstawia? Dobra, mamy jeden. Jin. Mamy dwa, bardzo ładnie. Good job. Good job, takie trzeba pochwalać. Trochę z poświęceniem naszym, ale... Złapał dwa kille porządne, więc... Powinno nam to pomóc.
Plus jeszcze do tego wieża, więc zawsze dodatkowy gold też dla nas. Weźmiemy sobie książkę, zaraz będziemy mieli coś do Zoni. Jeżeli chodzi o supporty, to zbyt często nimi nie gram. Natomiast próbowałem wczoraj poza kamerą sobie trochę pograć. I Morgana jest tak dość uniwersalnym czempionem, jeżeli o to chodzi. Wcześniej dużo, parę lat temu grałem i próbowałem też Leona, ale ona była też dość mocna. Natomiast uważam, że coś tu, gdzieś tu coś. Raczej nie. Możemy próbować kraba tutaj zrobić. Dodatkowej wizji. Co prawda... O! Mundo! Już biegnę! Biegnę! Biegnę, tylko... Udało się. O, ale trzeba spierdzielać. Spróbujemy go tak zrobić. Widzę, że Mundo oszalały. Mocno się leczy. Ale na to chyba raczej tutaj nic nie podziałamy. Aj. No nic. Krok bliżej do Zoni. Zobaczmy statystyki, jak wyglądają. 15-4 Yasuo. Ok. Witamy na srebrze. Niestety na to tutaj już więcej nie poradzimy, ale to jest kompilacja Kasadinów i całej reszty, plus oczywiście też my na dole. Dostaliśmy trochę po uszach od Yasuo. Także nie ma tu się co dziwić, że może być to trochę cięższe. Nic no. Spuszowali nas na dole. Trzeba próbować wszystkiego, czego możemy. Myślę, że mogą nas tutaj... O, tutaj widzę, już Kazik jest. Kogoś tu złapałem. Chyba trafiłem nawet. Nie jestem pewny. No to chodzi, ale tu musimy jeszcze postawić jednego warda. Że się uda szybkiego smoka zrobić. Dobra, tutaj trzeba Kasadinowi z pomocą. Dobra. Dużo już tu nie podziałamy. Wszystko do tyłu. Dobra, udało się. Dobra. Więcej nie zrobimy. Smoka mamy, także zobaczymy, co dalej. Oj, widzę, że Kasadin tutaj zero dodżów. Oj, Yasuo też dość mocno. Aha, dobra, i montaż się bą. Wszystko jasne. Ale będzie kill? Nie będzie killa. Nic to nam nie da, spuszczowali końca. Czemu na Lux? Kto tyle... Tyle dobrych rzeczy. Yasuo na low. Kai'Sa na low. Goń, damy radę. Daj mi się tylko tutaj. Bardzo ładnie mamy quadrę. To jeszcze udr puszuje. Spróbujemy mu tu pomóc. Zrobimy tylko ogólną wizję tutaj.
No i pojawia się Lux już z Ludenem, także zostawmy to. Zapraszam. Mało chętnie widzę. Dużo, nie dużo, ale zawsze. Biegnę, 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 biegnę. No ale Windwall w dobrym momencie był postawiony. Ja tutaj za dużo już nie mam do powiedzenia nic. Ale będziemy mieć teraz zonie. To dużo pomoże. Myślę, że rozpędzony Jax to dobry Jax. Ciekawy build. Bardzo ciekawy. Co ty masz jeszcze, kolego? No, bije znośnie. A plus ta kwadra, która była przed chwilą, dużo pomogła. Kazik na plecach tutaj u Gina. Oj, insta śmierć. No ale niestety tak, tak teraz jest, jeżeli chodzi o adekery. Śmierć od razu przez junglera albo przez asasyna. To zależy, czym dokładnie grają. Jeżeli to tank, no to jest to już inaczej to wygląda. Natomiast jeżeli chodzi o asasynów, no to tak jak widzieliśmy, spłynął praktycznie na jeden strzał. Moi drodzy, jeżeli dotrwaliście do tego momentu, to zostawcie jakiegoś lajka, ewentualnie komentarz. Czytam wszystko, nie jest tego za dużo obecnie, ale rozwijamy się pomału. Pomału, spokojnie, a do celu, że tak powiem. Oj, może być tu ciepło zaraz. Młoda ci tu dobrze nie pomożemy. Oj, osuło, dobra. Tam za 12 sekund tu mnie wyłapali. Szkoda było nawet zoni używać. Niech próbują. Sobie złożymy to, może trochę więcej wytrzymamy. Ten uder, aha, raczej pod tanka widzę. Próbuj, Jaxik, próbuj. Przeskocz jeszcze do niego. Goń, goń, goń. Aj, aj, aj. Ładnie, ładnie to wygląda. Jeżeli chodzi o grę Jaxa. O, widzę, że tutaj mocno już wszedł. Myślisz? Tu biegnę. Biegnę, biegnę, spróbujemy. Come in. Trochę w ścianę, ale już idziemy z pomocą. Top diff. Zaczynamy już tutaj przechwałki. Kto lepiej, kto dłużej, kto lepiej. Aj, aj, aj. Bardzo szczęśliwy ten ult widzę od Lux. Spróbujemy tutaj coś. Gdzieś. Po co, na co? Na nic już się nie dało. Prawie dwie sekundy. Na CC. Wszystko co mogli, władowali we mnie. Ale to w sumie chyba lepiej. Bo lepiej, żeby to władowali w supporta, niż żeby władowali to kogoś innego. Uder tutaj też padł ze mną, ale widzę, że bierzemy dół.
Także dobrze, może się uda nawet coś tutaj jeszcze kogoś wyłapać. Ja bym się tu cofnął. Oj, tu już jest... O, ale jednak... Może... Ten ult nowy Jaxa jest po prostu nieziemski. Nieziemski jest. Bardzo ładnie. O, ale Kazik tu już wszedł. Nie wiem, czy cokolwiek tam jeszcze podziałają. Mundo się... Lecę już do was. Jestem już. Okej, okay, dobra. Ty się cofasz, ja się też cofnę. Nie będziemy tak pchali mocno. Przydałoby się jeszcze tutaj, żeby ktoś nam... Zobaczymy, co w dżungli. Pusto, cisza. O, przynajmniej będziemy widzieli, gdzie kto jest. Jest tak łażę po dżungli. Mi się przydało coś odpalić. Bardzo ładnie. Widzę, że tutaj grają też ludzie, którzy choć trochę pomagają. Często się zdarzają właśnie tacy, którzy zupełnie nic. To trzeba podstawić to. Ajajaj, nie zdążyłem odpalić. Dobra. No cóż, ale mamy 2-2. Mundur może coś tu wyłapie? Wyłapiemy, czy nie wyłapiemy? Przydałoby się 3-2. Co ciężko może być. O, jeszcze Kazik tu wpadł. Ojej, dobra. Zmartwychwstał. Wół jakieś może, albo coś, nie? Jax tutaj. Jax może mieć już zaczynać mieć pomału problem. Nie, poddajemy tego. Może, ale nie musi. Nafidowane dość mocno jest. Ale tutaj Yasuo też. Bardzo podobne statystyki. Nie poddamy tego gdzie. Trzeba smoka zdobyć, żeby oni tego nie przejęli. Tutaj szybko do... Jin. No tak. Zbuffowały Infinity Edge przy takim, to tutaj już nie ma za dużego pola manewru, jeżeli o to chodzi. Puścimy sobie wizję. Kasadin, chodź tu w moją stronę, do cholery. Dobra, udało się nam coś tutaj zrobić. Smok stoi. Trzeba szybko. Źle myszka ustawiona. No cóż. Chociaż Kazika. No, bardzo ładnie. Kasadin. Lux. Bardzo ładnie. 17 poziom. Ja bym mu... No i dupa. No i mają duszę. Ojoj. 5 życia. 5 koła. A tu Jax widzę, że już kończy.
Balls Deep, tak zwane, jak na moje. O, o! Prawie, prawie. Wardujemy barona prędzej. Spróbujemy następnego barona w takim wypadku. No, cóż. Od tego jestem. Trochę to śmiesznie może brzmieć, ale faktycznie tak. Sam to jest do tego, żeby dostać w piernicz. Tutaj redukcję heala jeszcze weźmiemy. Pomimo tego naszego spalania, co mamy. Jax, graj, nie grajcie sami, a teraz gra sam. Także co tu dużo mówić. Kasady mu to może pomoże, coś tu będzie, jakieś pchnięcie. Tutaj już Jin tylko dlatego, żeby denerwować. Nic więcej. Kasadin też za dużo obrażeń widzę nie ma. 10 staków jest, no. Po 18 levelu chłopaki mają. Za dużo do powiedzenia, nic tu chyba nie będzie. Jin jeszcze przyszedł, także dodatkowe. Dodatkowe wzmocnienie jest. Myślę, że już będą kończyć tą grę, także. Będziemy się pomału żegnać. Tak, już jest GG. Także ładna, ciężka gra. Jax tutaj wykerował. Tutaj się dużo nie można spodziewać, jeżeli chodzi o mnie. Mamy tylko i wyłącznie, że tak powiem, supporta, więc dużo tutaj rzeczy nie ma. Uhonorujemy tego Jaxa. Ładną gierkę poprowadził. O, jakiś level upik widzę jeszcze. Zobaczymy jeszcze statystyki. 15 punktów. To i odbieranie. 74 tysiące jacks, bardzo ładne. 17 naszych. No Lux tutaj dużo, dużo lepiej. Więcej asyst. No ale coś tam się udało. Dziękuję bardzo. Do następnego. A oczekujcie na za niedługo na Hogwarts Legacy. Będziemy się też kierować z innymi grami do przodu. Także do zobaczenia. I miłego dnia. Pa, pa.